Cześć łowcy. W związku z tym, że w 2022 roku chcemy publikować więcej materiałów, dlatego wychodzimy do Was z miniserią luźnych pogadanek na temat zjawisk paranormalnych, paranormalnych filmików w internecie, wydarzeń ze świata paranormalnego, ciekawostek, a także filmów, które sami do nas podsyłacie. Tak też było tym razem. 14 stycznia otrzymaliśmy maila od Ewy, która wysłała nam link do TikToka użytkownika username Hu0. Oto jego treść. Witam. Przesyłam do Was TikToka chłopaka, który nie ma ciekawów w domu. Często mówią, że to fake, a ja nie dopatruję się cięć ani niczego takiego. Dopatruję się też linek, ale ja również ich nie widzę, a pobrałam film i oglądałam go w zwolnieniu. Nie ma tam nic, co wygląda na fake. Proszę, obejrzyjcie to i proszę Was o odpowiedź. Pozdrawiam. Ewa. Obejrzyjmy sobie najpierw wszystkie nagrania, a jest ich 7. Pierwszy z nich pojawił się na TikToku 30 grudnia ubiegłego roku. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś właśnie takie dziwne hałasy. Od pół godziny cały czas mi coś napala w drzwi. Ja pierdolę. What? Nie, ja pierdolę. Co jest, kurwa? Wow! Dzisiaj tak spędzam noc. Hej! Ja pierdolę!
kurwa znowu. Oh fuck. What the fuck? What the fuck? Wow! What the fuck? Kurwa! Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? Ja pierdolę. Kurwa. What the fuck? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa. What the fuck? Nie. Ej, ja pierdolę, naprawdę już mam dość, cały czas słyszę, jakby mi coś kurwa działo po przedpokoju, już naprawdę mam dość, nie mogę spać. Jak widzicie, specjalnie poprzesuwałem wszystkie rzeczy, bo kurwa mam już dość patrzenia na te pierdolone drzwi. Ja pierdolę. Nie. O kurwa, co jest? Nie. Autor nagrania twierdzi, że od jakiegoś czasu, jeszcze przed tym jak zaczął nagrywać TikToki, w jego domu działy się dziwne, na pierwszy rzut oka przerażające rzeczy. Poruszanie się przedmiotów, zapalanie się samoistnie światła, czy totalnie poprzewracane meble, czy rzeczy osobiste. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że gość wdepnął w niezłe bagno, że wynajął nawiedzone mieszkanie, w którym grasuje coś demonicznego. I mnóstwo internautów w to wierzy, co można wywnioskować czytając komentarze. Są jednak tacy, którzy nie zawierzają tym filmom. Sugerują, że na jednym z filmów widać podczepioną żyłkę do krzesła, na innym czyjąś rękę. Twierdzą, że ktoś mu pomaga. Jaka jest moja osobista opinia? Pozwólcie, że wyjaśnię. Sam przejrzałem te wszystkie nagrania na tyle dokładnie, na ile potrafiłem. Nigdy nie byłem jakimś ekspertem edytorskim czy postprodukcyjnym, żeby w 100% stwierdzić, czy były tam jakieś cięcia, czy dołożone żyłki. Jeżeli ktoś bardziej wnikliwy dostrzeże więcej, to zostaw po sobie znak w komentarzu. Przeglądając wszystkie nagrania z założonymi słuchawkami, w zwolnionym tempie, czy edycją jasności, czy kontrastu, nie zauważyłem żadnych cięć, żyłek, które wzbudziłyby moje podejrzenia. Jednak dobrze edytowany, czy nagrany materiał to nie wszystko. Potrzeba historii, fabuły, która będzie się ze sobą kleiła. A w tej całej historii ewidentnie coś mi się nie klei. Kurwa znowu! Z relacji na Instagramie można dowiedzieć się, że autor zarzeka się, że mieszka sam. Pójdźmy tym tropem. Niektórzy internauci komentują sprawę, sugerując, że sporo tam butów, rzeczy osobistych, kurtek, jak na to, żeby mieszkała tam jedna osoba. Skupmy się przez chwilę na pomieszczeniach w tym mieszkaniu. Oprócz pokoju, w którym przebywa nagrywający i twórca filmików, są jeszcze dwa, które, jak twierdzi, są zamknięte na klucz. Są zamknięte, ponieważ, jak twierdzi autor, nikt ich w tym momencie nie wynajmuje, co wyjaśnia i dokładnie opisuje na jednej ze swoich relacji sprzed tygodnia na Instagramie, pokazując dobitnie, że drzwi są zamknięte. No w sumie tak jak już wspominałem, mieszkam aktualnie sam. Są jeszcze dwa pokoje, ale oba są pozamykane na klucz. Ktoś ma się podobno wprowadzić z końcem miesiąca, ale na razie nie jestem. Jednak na jednym z filmików z TikToka, które zostały opublikowane później, widać, że drzwi są uchylone, po czym zamykają się z trzaskiem. Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa.
the fuck? What the fuck? 7 stycznia autor publikuje post na Instagramie, w którym informuje, że jeden z widzów zauważył uchylone drzwi po prawej stronie. Te same drzwi, które wcześniej autor nagrywa na TikToku. Dziwi mnie jego zaskoczenie, ponieważ widać dokładnie, jak kieruje oko aparatu na te właśnie drzwi, które po chwili zamykają się z ogromnym hukiem, którego nie dało się nie usłyszeć. Można by to oczywiście zwalić na niedopatrzenie, gdyby nie fakt, że na pierwszym nagraniu z 30 grudnia również widać, że te same drzwi są uchylone. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Przypadek? Ingerencja sił nadprzyrodzonych? Czy może pomyłka w zeznaniach? Na jednej z kolejnych relacji na Instagramie autor twierdzi, że mieszka sam, a buty ustawione na jednej z półek nie należą do niego, a właściciel, z którym się wcześniej kontaktował, nie kazał ich stamtąd ruszać. Tak, już tak jak wspomniałem wcześniej i w sumie wiele osób pytało, to skąd są tutaj buty w tym domu, no to są akurat moje. Ale te buty, jak i inne rzeczy już tutaj były, jak się wprowadzałem i właściciel kazał ich nie ruszać. Wróćmy jednak do sugestii internautów, którzy twierdzą, że za dużo jest par butów w tym mieszkaniu, żeby mogła tam mieszkać tylko jedna osoba. Autor wyjaśnia to w jednej z kolejnych relacji na Instagramie, twierdząc, że buty nie należą do niego, a właściciel, z którym omen nomen nie ma aktualnie kontaktu od jakiegoś czasu, nie kazał ich stamtąd zabierać. Porównując jednak relacje z Instagrama i późniejsze nagrania z TikToka, widać inne ułożenie tych butów. Czyżby pojawił się właściciel i postanowił zmienić ich ułożenie? A może jakiemuś duchowi nie spodobało się, w jaki sposób są ustawione? Tak, już tak jak wspomniałem wcześniej i w sumie wiele osób pytało, to skąd są tutaj buty w tym domu, no to są akurat moje, ale te buty, jak i inne rzeczy już tutaj były, jak się wprowadzałem i właściciel kazał ich nie ruszać. Moim zdaniem coś się tutaj nie klei i dokładając do tego pomniejsze mankamenty, takie jak słyszalne kroki za autorem nagrań, które usłyszałem w słuchawkach, jakby jedna z osób chciała przejść do innego pomieszczenia. Czy brak chęci zrobienia live'ów z tego miejsca, czy ucinanie fragmentów nagrań w momencie, w którym można dalej pociągnąć historię i to, co się dzieje, czyli takie przycinanie w miejscach, momentach kulminacyjnych, czy chociażby same reakcje autora. Można w takim momencie chyba dojść do wniosku, że same dobrze zrealizowane filmiki czasem nie wystarczą. Fabuła również musi się kleić, a moim zdaniem coś tutaj się nie trzyma kupy. Gdybym ja miał takie akcje w swoim mieszkaniu, a odwiedzam dużo mrocznych i nawiedzonych miejsc, to nieważne jaka umowa by mnie z tym mieszkaniem obowiązywała, uciekałbym stamtąd w podskokach. Dziwi mnie zatem spokój autora. Hej, tak chyba od pół godziny cały czas mi coś napala w drzwi. Jak w takim razie odsiać prawdę od fejków? Czy w ogóle młodzi widzowie chcą poznawać prawdę i dociekać prawdy? Niektórzy tak, inni wręcz przeciwnie. Przyszła nowa moda na robienie filmów czy krótkich filmików, których odbiorcy chcą się po prostu bać. Czy to jest złe? Pewnie nie. Z jednej strony każdy ogląda to, na co ma ochotę i wierzy w to, co chce wierzyć. Gorzej jednak z prawdą i tym, w jaki sposób te filmiki będą wpływać na młodych odbiorców. Jedni to oleją, a drudzy na każdym kroku będą widzieć coś paranormalnego, coś nadprzyrodzonego. Sam jestem ciekaw, w jakim kierunku się to wszystko rozwinie.
Co jest, kurwa? A co do pana, panie username Huzero, jeżeli jakimś cudem to obejrzysz i będziesz chciał pokazać bez strachu, jak jest naprawdę, to wiesz, gdzie nas szukać. Sprawdzimy, co tak naprawdę drzemie w twoim mieszkaniu. Siema.